jest coś wspaniałego. Nie wiem, co to jest z tego dołka, ale tu wyszło, patrzcie, co tu jest. Co to jest? Myślałem, że odznaka jakaś. Ale to jest chyba, o, chyba trafiłem, nawet szpadłem, dziabnęłem. To jest coś innego. Chociaż? Nie wiem, co to jest. Poczekajcie, przeczyszczę. No i chodzimy w lasku, żebyście widzieli, gdzie chodzimy. To jest biały kolor. Przebija. To nie jest żółte pod spodem. Białe. Może to srebro jest. Słuchajcie, ale. Coś to może być. Czy tutaj było przypadkiem ucho urwane? Tak mi się coś wydaje. Chociaż tutaj gdzieś, czy z tej strony, czy z tej. Dziwne to jest troszeczkę. Przemyję wodą. Zobaczę. Słuchajcie, nie ma tutaj żadnych napisów, ani z tej strony, ani z tej strony, nie ma nic, gładkie, nie ma oznaczeń, być może jest to część jakiegoś większego czegoś, może tutaj było, jak tutaj, o, i w tym miejscu dalej, łączone, i tutaj też łączone, i to by było albo na łańcuszku, albo dalsza część tego. W każdym bądź razie ozdóbka. Napisów nie widzę, ani z przodu, ani z tyłu. Sygnatur żadnych. Więc to wydaje mi się, że tu jest ułamane i tu było jeszcze coś. O, w ten sposób tutaj. Ucho albo coś, łańcuszek. I tutaj też z tej strony. Tak to wyglądało mniej więcej. Ciekawa rzecz. No nic. Zobaczycie na podsumowaniu jeszcze. Może poczyszczę, zobaczę. Ta zdoba, czy to jakiś tam część jakiegoś medala, czy medalu, czy coś w tym stylu, no to ja tak sobie to, jak mówię na filmu, w filmie wcześniej wyobrażałem, ale uważam sobie tak, że tu jest ułamane. Tu jest ułamanie. Tu i tu. Tak na kształcie krzyża było coś, jakby otok był przyczepiony do tego. Z otok pewno z jakimiś napisami. Natomiast środek, ten kwiat, nie ma nic, gładki jest. Myślę, że ta część zewnętrzna została urwana. Pod spodem też jest gładki, nie ma nic. Nie ma żadnych napisów. No myślę, że tak było właśnie. Był to jakiś otok. Otok z jakimiś napisami czy inicjałami. Coś takiego dookoła.